Przechodzimy do kolejnego punktu sprawozdania wójta przyrody działalności w Pajomysie. Tak zwarto we wzrosie, bo niektórzy są tutaj, ubierają jeszcze dzisiaj ołtarze. To byśmy po prostu szybciej skończyli sesję. Proszę bardzo. Powiem tylko o najważniejszych elementach, które miały miejsce. Państwo przeważnie jesteście zainteresowani planowanymi lub realizowanymi inwestycjami na terenie gminy Raszyn. W związku z tym tylko chciałbym tutaj wymienić. Został ogłoszony przetarg na wykonanie chodnika po wschodniej stronie Alei Krakowskiej, to jest od ulicy Hrabskiej do ulicy Centralnej. Również został ogłoszony przetarg, choć jeszcze nie została podpisana umowa z wykonawcą czyszczenia inspekcji kanalizacji deszczowej na terenie gminy Raszyn. Został ogłoszony przetarg, niedługo będzie wyłoniony wykonawca, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Kasztanowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na ulicy od ulicy Rzepichy do ulicy 19 Kwietnia w gminie Raszyn. Tutaj planowaliśmy tę inwestycję również z ulicą Rzepichy. Niestety na tą ulicę mamy wykonywany projekt w ramach tak zwanego ZRID-u. Oprotestowanie, które zostało wykonane przez jedną z właścicieli gruntów, spowodowało, że odstąpiliśmy od łączenia tych dwóch zadań, ponieważ ulica Kasztanowa po zrealizowanej kanalizacji w okresie jesiennym może rzeczywiście nastręczać mieszkańcom duże trudności w przemieszczaniu się tą ulicą na tym odcinku. Postanowiliśmy wykonać tę inwestycję, dokończyć tą część ulicy Kasztanowej. Będziemy mieli całą długość ulicy Kasztanowej zrealizowaną. Ulicę Rzepichy wykonamy w momencie, kiedy będziemy mieli decyzję wojewody, zgodę wojewody na tak zwany ZRID i zatwierdzenie tego ZRID-u, czyli po odrzuceniu skargi mieszkanki. Został ogłoszony konkurs na budowę Domu Kultury, o którym tutaj już dość długo rozmawialiśmy. Rozstrzygnięcie będzie w przyszłym tygodniu, znaczy otwarcie ofert, nie rozstrzygnięcie, przepraszam, otwarcie ofert będzie w przyszłym tygodniu. Również w przyszłym tygodniu będzie otwarcie ofert na operatorów, którzy będą zagospodarować odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Raszyn, czyli ten duży przetarg, który sprawi, że będziemy mieli wykonawcę, który będzie odbierał z naszych posesji odpady stałe. No nie będę tutaj wspominał, że oczywiście odbyły się przetargi na różnego rodzaju organizacje imprez i przedsięwzięć związanych z funduszami sołeckimi. Ja myślę, że Państwo sołtysi macie na ten temat dobre informacje. Ja już nie będę wspominał, bo to zawsze wywołuje dużo emocji. W związku z tym też nie będzie, powstrzymamy się od tego, takiej analizy dokładnej tego tematu. Również został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca, jeśli chodzi o dostawę zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Siwa Drzemie Indywidualizacji realizowanego w ramach dofinansowania programu unijnego. Projekt ten dotyczy naszych szkół podstawowych. Następnymi elementami, które w jakiś sposób miały miejsce w ostatnim czasie, jest to zakup sprzętu różnego rodzaju. Również został ogłoszony przetarg na remont instalacji elektrycznej, etap pierwszy w Szkole Podstawowej imienia Cypriana Kozłowskiego. Jest to inwestycja, która była już planowana w ubiegłym roku, ale nie zdążyliśmy tego zrobić z uwagi na wyłonienie wykonawcy w okresie wakacyjnym. Teraz udało nam się to wykonać już przed wakacjami, jeśli chodzi o wyłonienie wykonawcy, także w okresie wakacji zostanie ta inwestycja wykonana na terenie szkoły podstawowej. Również został już wyłoniony wykonawca i rozpoczęto budowę
został wprowadzony, bo jako taki fizycznie jeszcze budowy ulicy Okrężnej nie rozpoczęto, ale już został wprowadzony i wykonawca na budowę ulicy Okrężnej. Również został wyłoniony wykonawca i wprowadzony na teren budowy, jeśli chodzi o budowę parkingu przy ulicy Godewskiego. Wykonawstwo zostało tutaj troszeczkę przez nas wstrzymane z uwagi na dużą ilość różnego rodzaju uroczystości w Kościele Naszyńskim. Myślę, że mam na myśli tutaj oczywiście komunię, rocznicę komunii, różnego rodzaju uroczystości kościelne majowe i również jutrzejsze Boże Ciało. Zaraz po tych uroczystościach w przyszłym tygodniu wchodzi wykonawca, żeby realizować to zadanie. Jest realizowana inwestycja wodociągowa w ulicach Lilii Merwina, w ulicy Podleśnej, Mikołchowej, to jest Sęgocin Stary. Myślę, że tam wszyscy zainteresowani o tym wiedzą. Głównie chodzi tutaj o tereny, które w wodzie pitnej, tej uzyskiwanej ze studni, znajdują się na dzień dzisiejszy różnego rodzaju szczepy bakterii, w tym bakterie coli. Również tutaj z takich ważniejszych rzeczy, które mają miejsce, to został wprowadzony wykonawca tak zwanego wyjścia HRS-u, czyli elementu kanalizacji właśnie ciśnieniowej, gdzie będzie to łącznik właściwie tej budowanej przez firmę skańską ciągu kanalizacji z istniejącą siecią w kierunku oczyszczalni ścieków. Również został wyłoniony nadzór techniczny, tak zwany inżynier kontraktu dla dwóch zadań, tego zadania właśnie, które realizowane jest przez firmę skańską i zadania, które realizowane jest w ramach tego hasła, jakby tutaj roboczego, obejście HRS-u. Zostało rozstrzygnięte postępowanie na wybór wykonawcy dla grupy kolonii, dla grupy dzieci w ramach funduszu profilaktycznego. Są to dzieci z rodzin, które potrzebują wsparcia tego rodzaju. I zawsze w ubiegłym roku po raz pierwszy organizowaliśmy tego rodzaju kolonie. W tym roku je powtarzamy, chcąc umożliwić tym dzieciom wyjazd i spędzenie w sposób właściwy, myślę, że trochę odmienny niż są przyzwyczajeni, czasu wakacji. Z tych najważniejszych rzeczy oczywiście, które trwają obecnie, są to dość trudne negocjacje, jeśli chodzi o firmę Strabag, która jest wykonawcą z firmą Strabag, która realizuje projekt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tak zwaną obwodnicę S8. To jest szereg węzłów komunikacyjnych, które są na terenie gminy Raszyn, łącznie z węzłem, nazwijmy to w okolicach ulicy 6 Sierpnia, przejściem, łącznikiem do ulicy Mszczonowskiej, do trasy Mszczonowskiej i później obejściem w kierunku S8. W kierunku, nazwijmy to, Michałowcy. Taki firma ma zrealizować zadanie w ramach systemu projektu Buduj. To zadanie jest związane z szeregiem inwestycji, które my planujemy albo powinniśmy zrealizować w najbliższym czasie, żeby zapewnić możliwość naszym mieszkańcom, jeśli chodzi o dalszy rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, jak również odwadniające. Stąd rozmawiamy z wykonawcą, z firmą Strabag, która, żebyśmy mogli zrealizować te zamierzenia, musi nam dać możliwość zrealizowania w tak zwanym pasie zajętości tych urządzeń, czyli poprowadzenia ciągów wodnych, kanalizacyjnych i odprowadzenia wód gruntowych.
To jest zadanie dość trudne, dlatego że oczywiście każdy broni się przed jakimiś dodatkowymi pracami. Głównie taka firma, która wygrała przetarg według tak zwanego systemu ryczałtowego, czyli rozliczenie za konkretną kwotę, czyli jakiekolwiek zwiększenie zakresu ich robót, no wiąże się z większymi nakładami, za które nie otrzymają zapłaty od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy są dość trudne, długotrwałe, żmudne. Również są uzgadniane z nami elementy, niektóre przynajmniej elementy, jeśli chodzi o ciągi piesze, chodniki, ścieżki rowerowe. Staramy się możliwie jak najbardziej wpłynąć na wykonawcę po to, żeby uzyskać tam najlepsze parametry tych elementów. Między innymi też wnioskujemy o poszerzenie niektórych dróg tak zwanych serwisowych, żeby one były dla nas później łatwiejsze do wykorzystania, łącznie nawet z możliwością prowadzenia tam komunikacji autobusowej, bo trasa S8 w jakiś sposób odetnie nas od możliwości takiego swobodnego nawet korzystania z autobusów. Daje nam to też możliwości pewne dodatkowe, jeśli chodzi o realizację tej komunikacji miejskiej. Myślę, że będzie to, jeżeli uda nam się to zrealizować, będzie to dobre dla naszych mieszkańców. Trwają prace na rowie opaczeskim. Tutaj właśnie patrzę w kierunku pana Jarosława Donowskiego, który na pewno dobrze wie, że tam no, były problemy. Wykonawca też, który wygrał przetarg, rozlicza się w takim zakresie ryczałtowym. W związku z tym wszelkie jakieś tam utrudnienia, dodatkowe prace spotykają się z jego dezaprobatą, no ale staramy się, żeby zrealizował to zadanie jak najlepiej dla naszej gminy. Do końca tego roku ma czas na zrealizowanie całego kanału opaczeskiego. Mamy również tutaj, rozmawiamy cały czas, wprowadzamy pewne modyfikacje, ale takie, które są jakby na naszą korzyść, jeśli chodzi o budowę tak zwanego kanału ulgi, który również tutaj odbierze wody od kanału Załuskiego i w jakiś sposób odciąży ten trudny, często mało drożny system, którym jest teraz kanał Załuski. Następnymi elementami, tutaj na pewno ja zapraszam wszystkich tych zainteresowanych, jeśli chodzi o sprawy związane z firmą Strabag, z Generalną Dyrekcją i z budową S8, żeby jeżeli no, mają jakieś sugestie, to nimi się dzielili z nami. Również bardzo chętnie będę widział Państwa radnych, Państwa sołtysów na spotkaniach z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji i wykonawcy, żeby w jakiś sposób też dawać sygnał, że my no, będziemy twardo stać przy swoim, jeśli chodzi o ten układ komunikacyjny i zabezpieczenie interesów gminy. Cały czas trwają prace związane z realizowaną kanalizacją na terenie gminy Raszyn, jak również no, przyszłymi realizacjami tejże kanalizacji, czyli sferą projektową, jak również tymi elementami, które zgłaszamy w ramach kolejnych programów unijnych, które są ogłaszane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Myślę, że to są główne sprawy, takie sprawy, które są może troszeczkę mniejszego kalibra, ale myślę, że też dość ważne. W tym minionym okresie odbyło się szereg imprez. Jedną z większych była tu już wspomniana dzisiaj na sesji Rady Mini Liga Mistrzów, na której którą mogliśmy oglądać w ostatnią niedzielę. Również odbył się koncert 26 maja, czyli w ostatnią niedzielę, poświęcony Dniu Matki w kościele w Raszynie, na którym zaprezentowała się młodzież, uzdrowiona młodzież i dzieci z terenu gminy Raszyn.
i myślę, że była to udana impreza, bardzo wzruszająca. Następnymi imprezami, które się odbyły, to była również taka kulminacyjna impreza związana z obchodami rocznicy urodzin i śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Miała ona miejsce 11 maja. No, na tej imprezie było sporo zaproszonych gości. Między innymi mieliśmy również dużą grupę przedstawicieli Archiwum Polskiej Akademii Nauk, wespół, z którą ten cały cykl imprez poświęconych księciu organizowaliśmy. Nasza młodzież, dzieci ze szkoły podstawowej w Ładach, z uwagi na to, że szkoła ich nosi imię księcia Józefa Poniatowskiego, były w Pałacu Prezydenckim, prezentowały tam swoje umiejętności wokalne. Powiem szczerze, że występ był bardzo ładny, pomimo tego, że nie dysponowały fortepianem, który stał w sali obok, to zaprezentowały się w sposób taki, który wzbudził wśród słuchaczy i widzów duże uznanie, a wręcz podziw. Oczywiście odbyły się również uroczystości związane z obchodami 3 maja. Koncert z tejże okazji, odbyliśmy również święto strażaka, które było zaraz w następnej kolejności, 4 maja. Odbyły się różnego rodzaju koncerty i nazwijmy to takie występy, gdzie występowali nasi seniorzy w Falentach, w Rybiu. No i myślę, że też ważnym elementem był festyn zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Ładach, poświęcony i związany z imieniem swojego patrona, a jednocześnie z różnego rodzaju imprezami, zmaganiami przeznaczonymi dla całego naszego tutaj lokalnego społeczeństwa. Odbył się również mecz samorządowców, wygrany przez mieszkańców reprezentujących Łady. W meczu tym brał udział również nasz pan przewodniczący. No ale tutaj niestety pan Tadeusz Bartkowski, przepraszam, oczywiście nie wymieniłem wszystkich. Pan Mirek Kowę, no ale jakby nasz skład, o którym się mówię, uległ przeciwnikowi, ale myślę, że w dobrym tonie jest przegrać z gospodarzem, w związku z tym nie przynosi to absolutnie ujmy. Tyle, że tak powiem, krótko i krótko. Dziękuję.